serdecznie na moim kanale TV Historia na luzie. Mieszam kawę, więc jeśli pozwolicie, domieszam ją i już się biorę za program. Świetna kawa. Otóż mój ostatni materiał odnośnie osówki wywołał burzę komentarzy, różnych komentarzy. Zacznę od tego, że dziękuję oczywiście wszystkim za życzenia noworoczne, czego moim szanownym widzom wszystkim bez wyjątku również jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku. Teraz odniosę się, witam widzów, którzy oglądają. Teraz chciałbym odpowiedzieć na kilka pytań. Pierwszym pytaniem odnośnie ostatniego filmu to jest dlaczego, cześć Sebastian, cześć, dlaczego oparłem swoją wiedzę na miesięczniku Odkrywca, jakby to nie wiadomo co było. Otóż odpowiem wam dlaczego. Otóż dlatego oparłem ten swój film na artykułach z tego zacnego miesięcznika, który ja uwielbiam, cześć, pozdrawiam. Dlatego, że wszystkie te poszukiwania, które tam są opisane, po pierwsze były i mają jedną wspólną cechę, poszukiwaniami legalnymi. Tutaj nadmieniam ten sam fakt. Drugie, że były one powszechnie nagłaśniane, a przed rozpoczęciem tych poszukiwań były jeszcze konferencje, były zloty różnego rodzaju, były różnego rodzaju wywiady, których z telewizorni usunąć się zwyczajnie w świecie nie da. W związku z czym uważam, że ta gazeta, chociaż niektórzy mogą oczywiście powątpiewać, to jest dokument, który tych wszystkich poszukiwaczy, odkrywców, grupy, które tam się prezentowały, oni są uchwytni. To nie są rzeczy, które gdzieś tam ktoś powiedział i nagle one są jakimś zjawiskiem nadprzyrodzonym, tylko te poszukiwania się faktycznie odbyły i osoby, które występują w tych poszukiwaniach, fizycznie są. Dlatego zachęcam do lektury tego miesięcznika. Na drugie pytanie kolega mi napisał, co by powiedziała pani Asia Lamparska na temat tego, co ja powiedziałem na temat osówki. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, co Asia Lamparska powiedziała na ten temat. Pewnie miałaby zdanie swoje, inne, takie same, bądź jeszcze inniejsze, którego nie znam. Nie pytałem się Asi o to. Po trzecie usłyszałem, że jestem śpiochem. Uśpionym. Tam takich parę takich komentarzy. Ja nie za bardzo wiedziałem, co to znaczy, więc zasiągnąłem języka, czyli uśpiony, czyli taki, który działa w jakiejś strukturze, grupie, nie wiem, rządowej, która ma na celu ukrycie tego, co się tam na osówce działo. I ja jakby mam, pokazując swój materiał, ukrywam prawdę, którą wszyscy objawieni albo inaczej świadomi znają. Czyli jestem nieświadomy, jestem uśpiony według niektórych i tak dalej, i tak dalej. Być może prawda jest zupełnie inna. Teraz zacznę odpowiadać na pytania. Jedno z takich pytań było dość ciekawe pytanie, czy zdaję sobie sprawę, że tam Rosjanie co chcieli, to robili, co tam można było i tak dalej, tam było zamknięte, zagrodzone, nikt nie mógł wejść. Otóż odpowiem, Rosjanie przebywali na kompleksie Rize dokładnie do końca 1947 roku, tam sobie, znaczy później też oczywiście, ale kompleks Rize został całkowicie zostawiony samopas. Tam ludzie sobie mogli wchodzić i tak też robili, jak potrzebowali cementu, to sobie ten cement brali, jak potrzebowali rury, to sobie te rury brali, jak potrzebowali cegieł, to sobie przyjeżdżali, sobie cegły brali. A potem nastąpiło coś, co jest już udokumentowane, a zatem pozwolicie, że przeczytam. Zarządzeniem ministrów przemysłu, handlu, obrony narodowej, bezpieczeństwa publicznego oraz ziem odzyskanych z dnia 17 lipca 1948 roku. Wydanie w porozumieniu z ministrem skarbu i prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu Przedsiębiorstwa Poszukiwań Terenowych. Cześć WW, pozdrawiam Cię. Takie przedsiębiorstwo zostało powołane. Jego celem jest, oczywiście siedzibę ma we Wrocławiu i tak dalej, przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest wykrywanie, zabezpieczenie i przekazywanie według zasad prowadzonych w statucie i instrukcji właściwym władzom, instytucjom majątku państwowego znajdującego się na
ziemiach odzyskanych dóbr, które zgodnie z obowiązującymi przepisami przeszły na własność Skarbu Państwa, a dotychczas tym władzom i instytucjom nie zostały przekazane lub przez nie nie zostały objęte, czyli nie zgłoszone. Nadzór państwowy nad przedsiębiorstwem sprawuje minister przemysłu i handlu. I oczywiście można by dalej czytać tę ustawę, jak ktoś bardzo chce. Powtórzę jeszcze raz, ustawa z dnia 17 lipca 1948 roku. I otóż to przedsiębiorstwo badań terenowych udaje się na Osówkę i tam robi inwenturę. Inwenturę spisuje, to jest dostępne, przecież każdy z was wie, że spisano ile, co, mało tego, zaczyna się pozyskiwać z terenu gór Sowich, szeroko rozumianych gór Sowich i gór Wałbrzyskich, to wszystko, co jeszcze można zabrać, a czego nie rozkradli złodzieje, malwersanci, Rosjanie, okoliczna ludność i wszyscy, kto tam chciał sobie coś ukraść, to sobie tam kradł. I wbrew pozorom bardzo, bardzo dużo tych dóbr i różnych rzeczy zostały. Wiertnice pneumatyczne, betoniarki. Ba, jedna z takich betoniarek znajduje się stamtąd. Dobry wieczór, witam cię serdecznie. Takich betoniarek znajduje się w prywatnych rękach niedaleko Walimia w zakładzie pracy. Nie ma za co, Bolek, Lolek, nic nie przepraszajcie, to ja tak z niespodzianki zrobiłem ten materiał. I teraz mamy... Cześć, pozdrawiam. Andrzej, pozdrawiam. I teraz mamy sytuację, w której witam. I teraz mamy sytuację, w której okazuje się, że no, bierzemy stamtąd, co musimy. Trzeba tam odbudowywać Warszawę, Wrocław i inne miejscowości. Dlaczego o tym wspominam? Otóż dlatego o tym wspominam, że wtedy to, te wszystkie obiekty były ogólnodostępne. Tam kto chciał, to mógł wejść. Nie było żadnego problemu, strażnika, wartownika. Nikt nie robił z tych obiektów najmniejszych tajemnic. Rosjanie stwierdzili, szczególnie, że zajęli pół Świdnicy, jak niektórzy nie wiedzą. Bardzo dobrze zdrowie, dziękuję. Jak niektórzy nie wiedzą, to Rosjanie zajęli pół Świdnicy, stacjonowała tam grupa wojsk i tak dalej, o tym też zrobiłem program, więc nie będziemy się rozdrabniać i ze Świdnicy do gór Sowich mieli rzut beretem i zobaczcie, że Rosjanie nawet tam nie założyli posterunku. Tam latali po prostu, żeby łapać tak zwaną bandytkę czy pseudo werwolf, o którym też mity i legendy chodzą, a nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Nie byli zainteresowani. No, Ludowe Wojsko Polskie. Nadchodzą lata zimnej wojny i w zasadzie takie obiekty, gdyby były ciekawe z wojskowego punktu widzenia, powinny być natychmiast zagospodarowane i przeznaczone do celów wojskowych. Dzieje się coś takiego? No nie. Jedyną rzeczą, która się zmienia już po tych szabrach, jest to, że zabezpiecza się kratami wejścia do tych podziemi. Wszyscy ci, którzy mieszkają w regionie, wiedzą, przecież były kraty w Walimiu, tak? Tam Osówka miała inne wejście zasypane, gdzie indziej coś tam, powstawiono kratę, pozabezpieczono i to było wszystko, co władza ludowa w tym temacie Siemandero zrobiła. Nie interesowały ich te obiekty. Dlaczego? Otóż Ludowe Wojsko Polskie, a konkretnie Śląski Okręg Wojskowy, czy był werwolf na Dolnym Śląsku, czy nie. Za chwilę do tego wrócę, jeśli pozwolisz, dobrze? Otóż nawet dowództwo Śląskiego Okręgu Wojskowego oczywiście zrobiło kwarennę, bo przecież spisywało się te wszystkie obiekty. Zobaczcie, co się dzieje w latach 60. Masowo powstają schrony przeciwlotnicze. Masowo, tak? W każdym mieście. Gdzie, nie wiem, gdzie kto z was mieszka, ale chyba każdy z was wie i do tych schronów do tej pory jest pełno, a budynków, które były przystosowane do ataku jądrowego, do obrony przed atakiem jądrowym, tak? Różnego rodzaju stacji łączności, stacji meteorologicznych, stacji kontroli napromieniowania, cała ta sieć obrony cywilnej była niezwykle mocno rozwinięta. I zauważcie, że nawet oni nie są zainteresowani obiektami na kompleksie Rize, czyli w górach Sowich. Czemu? No, banalna odpowiedź. Koszty adaptacji tego czegoś do jakichkolwiek celów, oprócz, nie wiem, składowiska odpadów radioaktywnych, byłyby niebotyczne. Mało tego, jedna droga. Więc w ogóle jakby to te same problemy, które jakby wychodziły w...
Jak dokumentacja sporządzona przez Ludowe, dokładnie przez Śląski Okręg Wojskowy w Muzeum Inżynieryjnym we Wrocławiu. Można sobie tam podejść. Zapraszam serdecznie, świetne muzeum, kierownik. Można do niego napisać pismo i możecie sobie poszukać, ale też można w normalnych w archiwach takie dokumenty są. To są normalne wycieczki i tam sprawdzają, nie interesuje ich to. Jedyną ciekawą rzeczą na Osówce jest ta ściana z cegieł i tutaj ja też jakby zaciągałem języka, czemu, bo przecież wojsko się pojawiało oczywiście w Górach Sowich, bo przecież były i poligony, i ćwiczenia i być może jest tak, słyszałem taką wersję, że ta ściana, która jest na końcu tak zwanego budynku kasyna, mówię tak zwanego, bo będę operował tą nazwą, została wymurowana już po wojnie przez właśnie żołnierzy, bo najprawdopodobniej były tam jakieś ćwiczenia, było zimno, pizgało i kazali wybudować i to dla komuny to nie był żaden problem, więc wybudowali już. No, jest taka wersja. Ile w tym prawdy, nie wiem, nie jestem tego w stanie sprawdzić. Być może jest wielkie, pozdrawiam. Dziękuję bardzo serdecznie, mam nadzieję, że uda się dalsze materiały robić. Druga rzecz, o którą mnie z komentarzy ktoś z was napisał, kolega, przepraszam, nie przytoczę niku, bardzo cię przepraszam za to, że on słyszał opowieści o tym, że po wojnie bardzo ludzie chodzili w niektóre miejsca i wydobywał się tam fetor, trupi, zapach i biegało pełno szczurów i tak dalej, i tak dalej. Otóż ja też takie opowieści słyszałem. Co do, jaka konkluzja tej wypowiedzi była? Konkluzja jest taka, że Niemcy wprowadzili do wykończonych obiektów więźniów, ponieważ kilkanaście tysięcy osób nagle wyparowało. Nie wyparowało, dokumenty na to są, kiedy wymaszerowali, gdzie wymaszerowali. Oczywiście nie doliczymy się nigdy wszystkich pracowników przymusowych tyrających pod niemieckim butem, bo to jest niemożliwe. Nie ma wszystkich dokumentów, natomiast mówienie o tym, że zginęło kilkanaście tysięcy, to jest przeinaczanie faktów, że zginęło, jeśli chodzi o ewidencję, żebyśmy mieli sprawę jasną, to jest przeinaczanie faktów, ale faktycznie wszystkich jeńców, pracowników bestialsko wykorzystywanych przez Niemców w Górach Sowich, no nie jesteśmy w stanie się doliczyć, no tak to jest, niestety. Brakuje dokumentacji, część tych podobozów była różnie zapisywana, obozów szybko były przenoszone, więc to jakby wynika z tego. Jest zinwentaryzowany 4 gotowe. Wiecie co, ja, jeżeli ktoś pisze mi takie rzeczy, to pokażcie mi tą inwentaryzację, dobrze? Bo ja opowieści różniste już słyszałem i zawsze mówię każdemu, jeżeli coś jest takiego, ja bardzo chętnie odszczekam wszystko, co powiedziałem, jeżeli się mylę, bo przecież wiedzę mam taką, jaką posiadam i nie jestem wyrocznią, tylko poszukiwaczem i miłośnikiem historii i odszczekam, jeżeli się mylę. Natomiast jeżeli coś mówicie, że jest zinwentaryzowane, proszę bardzo, dokument, udać się na podstawie czego to mówicie i wtedy pokazujcie te dokumenty, tak, na podstawie czego są zinwentaryzowane, kto zrobił tą inwentaryzację tych 4 gotowych schronów, jak ta inwentaryzacja rzeczywiście wygląda i co tam napisali. Bo te inwentaryzacje też były różne, zaraz do tego wrócę. No i mamy właśnie słynny Werwolf, tak? Tutaj mamy tą organizację Werwolf. Możemy o tym porozmawiać poza live'em. Możemy, oczywiście. Mój numer telefonu jest, także zapraszam, dzwoń. Zawsze chętnie porozmawiam. I mamy słynną organizację Werwolf, utworzoną w 40, no ona już jakby w myślach niemieckich była już w 43 roku, natomiast jakby tej prawdziwe życie zaczęło się w roku 44. Miała to być organizacja dywersyjna, której celem było oczywiście działanie na terenach tymczasowo zajętych przez aliantów, zarówno aliantów zachodnich, jak i wschodnich, czyli przez wojska angloamerykańskie i armię radziecką i tamte oddziały miały działać w dywersji. W związku z tym, żeby takie oddziały mogły działać, zaczęto szkolić
odpowiednie grupy ludzi i rzeczywiście na Dolnym Śląsku tych szkółek Werwolfu było dosyć sporo. Szkolenie opierało się na czym? Otóż to byli bardzo młodzi chłopcy w większości, często z Hitlerjugend, bądź też troszeczkę starsi, ponieważ reszta zapieprzała na wojnie i nie było jak ich oddelegować. Szkolili ich podoficerowie, którzy bardzo często byli kontuzjowani na wojnie, czyli na przykład stracił rękę i tak dalej, ale byli to specjaliści w swojej dziedzinie, szkolono ich z obsługi broni, zakładaniu ładunków wybuchowych i tak dalej, czyli takiej typowej, stricte dywersyjnej robocie, w środkach łączności. Ich celem miało być właśnie sianie zamętu na zapleczu, ale nikt się nie spodziewał z Niemców, że Rosjanie zajmą te tereny i nie będą mieli zamiaru ich oddawać. Mało tego, każda grupa partyzancka, no bo tak należy tą grupę odbierać jako partyzantów niemieckich, ten Werwolf, musi mieć oparcie w ludności cywilnej. I tu zaczął się dosyć duży problem, bo Werwolf, czyli te pododdziały, były jakby dwojako traktowane. Przez władzę ludową Werwolf to był mityczny wróg, który cokolwiek by się stało, zrobił to Werwolf. No i mamy wiele takich przykładów. Tak jest, spóźniony Zbigniew usprawiedliwiony. Mamy wiele takich przykładów działalności i takiej głupoty, na przykład, że to zrobił Werwolf. Na przykład pracownicy, którzy przyjechali, albo pracownicy polscy, nie mieli zielonego pojęcia, jak obsługiwać skomplikowane maszyny. Na przykład. I następuje awaria z powodu, albo to jest pijany ten Polak, który to obsługuje, a jeszcze są tam wtedy Niemcy, to jest 45, 6 rok, 7, kiedy uruchamiamy te niemieckie zakłady. No i co zrobić? Werwolf zrobił dywersję. No tak, przecież kurwa nie powiedzą, że to pijany majster, który raptem skończył 4 klasy szkoły podstawowej, ale zapisał się do partii, nie potrafił używać agregatu prądotwórczego i przez to spalił maszynę. Na przykład, tak? Wiele takich wypadków było. Nieumiejętność w pracy, pijaństwo, lekceważenie przepisów. To, co Niemcom było obce, no my z powodu napływu tej ludności o niskiej kulturze technicznej, nie oszukujmy się, bo wiemy jak to jest, pooglądajcie sobie filmy i relacje, że no, Kargul i Pawlak, żywy przykład chociażby komedii, cześć, bij Witia, bij, bo sam będziesz bity, tak, bo nie potrafił uruchomić maszyny do muckarni. Więc takich sytuacji było bardzo wiele, ale oczywiście były też, bo i działały te pododdziały, grupy Werwolfu, trudno to nazwać, czy one były wszystkie Werwolfem rzeczywiście, czy to byli na przykład żołnierze SS, którzy się ukrywali, dla których nie było wyjścia, czy to była zwykła niemiecka bandytka. Bardzo wiele przypadków, na przykład zamordowania rodziny polskiej, gwałtu, było dopisywane Werwolfowi. A zrobili to Rosjanie. No ale jak komendant milicji miał napisać, że przyjechali czerwonoarmiści, którzy nas wyzwolili i zgwałcili 3 baby i zabili im mężów. No to co? No to Werwolf, tak? No to na kogo? Do tego Werwolfu dołożono jeszcze oczywiście nasze podziemie niepodległościowe, któremu dopisywano działalność z tymże Werwolfem. Tak, bo wymyślali te durackie maszyny. Dokładnie tak, bo siły w rękach nie mieli. Ale oczywiście było też wiele aktów sabotażu, szczególnie na początku, zaraz po zakończeniu działań wojennych. Wysadzenie mostu, to nie na Dolnym Śląsku, tylko nad morzem tam, czy podpalenie kilku fabryk, uszkodzenie maszyn. Oczywiście takie rzeczy się działy. Ja wam podam prosty przykład grupy Werwolfu. Nie wiem, czy, bo WW pisze, przepraszam, czy dobrze mnie widzicie i słyszycie? Chyba tak, bo grupy Werwolfu z Wołowa. Otóż w archiwach, nie, czyli jest ok. W archiwach Urzędu Bezpieczeństwa jest zapiska o rozbiciu w Wołowie grupy Złamany Róg Werwolfu, czy krzywy, chyba Złamany Róg. Nie chcę przekręcić, przepraszam, jeśli przekręcę nazwę, bo dawno tym się zajmowałem i ten. Ale w każdym razie Złamany albo Krzywy Róg, tak? I co się okazuje? Otóż ta
Słynna grupa Werwolfu, to jest trzech gówniarzy. Super, że w Górach Kaczarskich znietnie, pozdrawiam. Trzech gówniarzy, którzy spotkali się parę razy gdzieś tam w lesie, na łące znaleźli róg jeleni i tak nazwali swoją grupę. To był rok 40, chyba 6 czy 7. No i oczywiście trafiono na nich i stwierdzono, że oni prowadzą działalność Werwolf. No i oczywiście sąd, wyroki skazujące, więzienia, ble, ble, ble. I to była ta słynna grupa Werwolf. Opowieści o mitycznych grupach Werwolfu naprawdę i o jakichś tam strażnikach tajemnic wsadźcie sobie głęboko w buty. Bo to są bajki dla naiwnych, według mnie. Jeżeli ktoś ma inne zdanie, ja je szanuję, ale wybaczcie, że się z nim nie zgodzę. Dlatego, że ukrywanie skarbów na Dolnym Śląsku, czy ukrywanie czegokolwiek, jakie było ukrywanie skarbów? Wystarczyło wjechać do Zamku Książ i całe skrzynie z książkami, z różnymi rodzaju zabytkami stały w piwnicy. To samo było na Zamku Grodno, to samo było na Zamku Czoch. Oczywiście gdzieś tam zawsze była jakaś skrytka, coś tam więcej było schowane, nie podlega dyskusji, ale to ukrywanie tych skarbów polegało na tym, że ukrywało się przede wszystkim, cześć Kamil, przed bombardowaniem i zniszczeniem przez wodę, bo to chodziło o to, bo przecież to robili ludzie. Tak się mówi, że to Grundmann, ale całe to Ministerstwo Sztuki niemieckie zajmowało się tym. Wybierało specjalne miejsce. Cześć Kamil. Wybierało się specjalne miejsce takie, żeby te rzeczy ukryć. No i teraz słuchajcie, jeżeli ktoś z was był na wycieczce w Górach Sowich, na Osówce, nie wiem, w Walimy, na Włodarzu, to powiedzcie mi, ile tam książka może poleżeć w skrzyni nawet zamkniętej. Żeby się jej nic nie stało. Książka cenna. Bardzo cenna, tak? Bo nie ukrywano gazet. I nie mówię o obrazach. No ile? No chwilę, tak? Dobrze. No to zrobili tajemnicze magazyny dla Werwolfu. Ile w tych sztolniach pełnych wilgoci mogły przetrwać mundury wojskowe? Zadam wam pytanie. Ile? Chwilę. Środki bojowe. Ile? No chwilę. No chwilę. Mało tego. Ukrywanie się na przykład na Osówce jakiejś większej grupy wojskowej w tych sztolniach, to jest wyrok dla tej grupy, bo wchodzą. Wtedy tam były dwa wyjścia, czy trzy wyjścia, jedno i powiedzmy wyjścia, wejścia, tak? No i co, staje pięciu czerwonoarmistów, biorą tak zwane, tak, granat 4,20 z jednej, z drugiej strony. Wychodzicie? Nie, no to gazem. No to gazem, nie będziemy się z wami pieprzyć. Wyjdziecie, po tygodniu z głodu wyjdziecie, tak? No i co ta grupa tam miała robić? Gdzie się miała schować? Co tam mieli robić? Co, nazbierali żarcia na 8 lat? Nie ma żadnej tajemnicy, tak? Więc tutaj... Ten Werwolf i to ja sobie odpuszczam, bo historia jest historią. Oczywiście działalność tych grup różnego rodzaju, od grup powiedzmy bojowych Werwolfów, gdzie na pewno pododdziały jakieś tam istniały przez zwykłą bandytkę, czy też nawet dezerterów z sowieckiej armii, z naszej i tak dalej, przez zwykłą właśnie bandytkę. To wszystko było dopisywane do Werwolfu, bo tak było wygodnie. No i dzięki temu straszyło się ludność cywilną. No bo kto ich obroni, jak nie władza ludowa? Więc ten temat uważam za zamknięty. Wrócę do tematu odnośnie tych szczurów, które wszędzie się pętały, smród wszędzie i tak dalej. Słuchajcie, tam pracowało kilkanaście tysięcy więźniów. Wyobraźcie sobie ludzi, którzy załatwiają swoje potrzeby przez kilka miesięcy za drzewami. Nie wszędzie były latem, chociaż Niemcy bardzo pilnowali tych warunków higienicznych, ale... Oczywiście więźniowie ginęli, mordowano ich, tak? Część ciał rzucono, zakopano i tak dalej, ale wyobrażacie sobie teraz, że na przykład mamy gotową halę, taką długości ze 150 metrów, produkcyjną, wylane posadzki, wiemy, że zbliżają się Sowieci, wiemy, że no, trzeba spieprzać tych więźniów, zabieramy, nie, spędzamy ich do tej sztolni, wysadzamy, maskujemy wyjście, a jak się Ruscy wycofają, to my za rok czy za dwa wrócimy i z tych schronów sobie zrobimy użytek. Słuchajcie, jak ktoś nie czuł nigdy zapachu trupa, no to niech się cieszy, tak? Natomiast jeżeli ktoś ma jakąkolwiek świadomość, no to zobaczcie, jak, nie wiem, kupcie sobie samochód, gdzie ktoś zmarł i leżał 4 dni, jego nie idzie doprać. Więc wyobraźcie sobie taki bunkier z betonu, który chłonie wszystko,
Cześć WW, to cieszę się, który chłonie wszystko i nagle tam mamy 5000 zamordowanych ludzi. Ja sobie tego nie wyobrażam. Taką sytuację jestem w stanie sobie wyobrazić w jakichś tam wyrobiskach górniczych. Tu jestem w stanie sobie to wyobrazić, bo mamy tak jak całe Rize jedno wielkie wyrobisko górnicze i nic tam więcej nie ma i jakiś tam element odstrzeliwujemy i być może takiej zbrodni Niemcy się dopuścili, bo po Niemcach można się wszystkiego spodziewać, co złe. Ja to zawsze mówiłem, mówię i mówić będę. Zatem jakby tą wersję też no, przyjmuję do wiadomości, że mogło się tak zdarzyć. Przepraszam, że zakręcę niewygodny fotoaparat, ale jeśli chodzi o sam fakt takiego, że w całkowicie gotowym pomieszczeniu ktoś pogrzebał ludzi, w to nie wierzę, bo Niemcy to zbrodniarze, ale pragmatyczni i praktyczni, więc nie byłoby sensu robić czegoś takiego. Teraz kolejna sprawa, tam witam wszystkich, cześć, witam wszystkich. Tam było takie pytanie do mnie odnośnie tego, że przecież niektórzy poszukiwacze pokazują filmy, to chyba chodziło właśnie o włodarza, że na włodarzu taki film pokazywany przez Krzysztofa Szpakowskiego, że w którymś z odcinków, chyba siódmym, metody poszukiwawcze, że pokazuje właśnie wykończoną halę z łóżkami. Ja też ten odcinek widziałem i mówię, nie wiem o co tam chodziło, bo tylko nie obejrzałem go dokładnie, więc przepraszam Krzysztof, że tego nie zrobiłem, ale i tam jeden z tych mówi, że taka hala jest odnaleziona i że tam po prostu tylko wystarczy wpuścić kamerę i zobaczyć. No to więc kolego, jeżeli tak uważasz, to ja jeszcze raz ci powiem publicznie, no to jedź tam do tego włodarza i wpuść tam tą kamerę. Wpuść tą kamerę i zobacz, tam są te łóżka i tak dalej. Bo ja na włodarzu byłem tyle razy i ani razu nie widziałem takiego tworu, żebym wpuścił kamerę i żeby tam można było zobaczyć pomieszczenie. A na włodarzu byłem jeszcze zanim Krzysztof Szpakowski tam otworzył muzeum, czyli lata temu. I nie spotkałem czegoś takiego, więc to. Ale odnoszę się też do tych materiałów filmowych, bo często jest tak, że mamy tych świadków i nagle jest tak. Jest świadek, opowiada historię. On 30 lat temu, jak był młodszy, był chudszy, to on wszedł tędy tutaj. Nie będę już mówił dokładnych miejsc, bo nie chcę nikomu dokuczać, tak? Ale partyzantka niemiecka była. Nie było partyzantki niemieckiej. Nie istniało. To naprawdę nie ma mowy o mówieniu o partyzantce niemieckiej. Nie istniało coś takiego. Istniały jakieś tam grupy różnego rodzaju autoramentu przypisywane Werwolfowi, czy też odłamy jakieś SS i tak dalej, zbrodniarze, ale nie ma mowy o partyzantce niemieckiej. Zaraz wrócę do tego, zaraz wam powiem. No i teraz gość opowiada taką historię, to leci na jednym z kanałów na YouTubie, słynny poszukiwacz. Zaraz. I mówi, że on 30 lat temu wchodził tutaj takimi lisimi dziurami i on się tam dociągał i tam były tunele, tam były rury, tam było wszystko. No i stoi przed tą ścianą z granitu i innych rzeczy przez 4 godziny i nie może znaleźć kurwa tego miejsca, którym się wczołgał 20 lat temu. Wiecie co? Ja różne rzeczy, ja wiem jak to działa, tak? No ale jeżeli 20 lat temu wchodziłeś koło tej skałki, no to po 20-30 lat temu, to teraz też powinieneś tam wleźć, tak? Nie, to się zawaliło, to góry się przesunęły. No nawet jeśli się zawaliło, no to zawaliło się, ile się możesz pomylić? 5 metrów w lewo, 5 metrów w prawo, to odsłońcie to. Nie da rady, do tego się już nie dostaniemy, koniec, tak? Kolejne, pamiętacie, słynne, dlaczego ja mówię o tych wszystkich poszukiwaniach w górach Sowich? Dlatego, że wszystkie te poszukiwania, i to już powtórzę jeszcze raz, miały ten sam współczynnik. Wielkie nadzieje, wielkie fantazje wcześniej, opowieści, świadkowie, ci, którzy przeszli, przykładem właśnie Osówka, tak? Słynny zawał. Jak ja powiedziałem lat temu, kilkanaście tam wielkie gówno jest, to myślałem, że my zlinczują na zlocie. Walimiu to był ten zlot. Sowigórskiej grupy poszukiwawczej gdzieś przy piwie komuś tam powiedział, że to dla mnie tam wielkie gówno jest, odsuną tą ścianę, nic tam nie będzie po prostu, nie? Jest! Tam już byli gościowie, którzy się tam wczołgali, zaraz za tym bunkrem, tak? Zszedł tam niżej, przeczołgał się, on był taki chudy i tam są 3 poziomy pod spodem. No i co? No i gdzie jest ten gościu teraz?
No i czemu teraz nie wejdą? Nie przeczołga się. Mamy takie możliwości, wystarczy wpuścić drona. Kurwa, nie trzeba się wczołgiwać, tak? Teraz możliwości poszukiwaczy są diametralnie różne od tych, które były lat temu 30. I dalej mamy ten sam efekt, czyli wielkie nic, jeśli chodzi o odkrycia. Dlaczego o tym mówię? Bo to samo, ten sam przypadek takiej sensacji był w Lubaniu, tak odnośnie tego schronu pod wzgórzem. Tak? No wszyscy doskonale wiedzieli, że ten schron jest, wszyscy wiedzieli, gdzie są wejścia do niego, wszyscy doskonale zdawali sobie sprawę, że w 1947 roku Wojsko Polskie odstrzeliło wejścia, bo było tam bardzo niebezpieczne, dzieci się tam bawiły, to się zasypywało, bano się też oczywiście, że będą tam jakieś grupy bandytów, no, oczywiście Narodowych Sił Zbrojnych, czy pseudo-werwolfów, że tam gromadzić w tym sypiącym się na łeb schronie. No i po iluś latach nagle robi się z tego sensacyjne odkrycie. No fajnie, że się do tego chłopy dokopali, fajnie, że to odsłonili, no, ale że z góry było wiadomo, że tam nic nie ma. Bo tam nic być nie mogło, bo to zostało spenetrowane zaraz po wojnie przez Wojsko Polskie. Nie, oczywiście, że tak. Chodzi o to, żeby gonić króliczka, chodzi o to, żeby szukać prawdy, ale też chodzi o to, żeby w czasie tego szukania prawdy nie było sytuacji, w której zaczynamy uprawiać science fiction. Bo ja też w wielu wypadkach, na przykład no, pamiętacie moją słynną akcję Czołg, kiedy dałem wiarę w to wszystko, świadkowie, tak, badania, wszystko było super, tak, no. Badania i tak dalej, chyba o to najbardziej chodzi. No i na koniec wyszło, no niestety, tak, wyszło co wyszło. Natomiast ja stanąłem przed wami publicznie, no i ten film zrobiłem do końca, od początku do. No i co, no poległem, tak? Okazało się, że czołgu nie było, nie było nawet śladu po nim, było mnóstwo żelaznych elementów, rury, łańcuchy, kupa szlaki, która dawała widmo na radarze tak, jakie dawała. Urządzenia elektroporowe pokazały, co pokazały. Ramy pokazały, co pokazały. No ale jak żeśmy odkopali się, no to niestety ferromagnetyk jest ferromagnetykiem i tyle, tak? I po prostu, no. Ale stanąłem publicznie, powiedziałem, pomyliłem się, nie udało się, tak? Trudno, sprawdzona kolejna legenda, ale nie cisnę kitu ludziom, że nie, ten czołg może będzie 5 metrów dalej. Bo fantazja jest od tego, no właśnie. I nie cisnąłem kitów, że nie, słuchajcie, zobaczcie, ile było prac poszukiwawczych w górach Sowich i jak się tylko pomylili, tak? Znaczy inaczej, jak nic nie znaleźli, czyli jak zawsze, to potem przesuwano się 100 metrów dalej, tak? Ja nie mówię o obiektach, które były powszechnie znane i o pracach, które wystarczyło po prostu wytyczyć tak na przykład na Soboniu, gdzie Sowigórska Grupa prowadziła odwierty, ale to było wiadomo, że jest tam dalszy ciąg tego wyrobiska górniczego, tak? Nie było tylko wiadomo, w jakim ono jest stanie. No ale było widać po drodze, że część jest zawalonych, zasypanych, więc w jakim może być stanie? No w takim, jakim jest. Jakby było betonowane, to by się nie zawaliło, tak? Proste. Czyli zwykłe wyrobisko górnicze, co mogło być? Lutnie, kable, tory od kolejki wąskotorowej, może jakieś narzędzia. No i to było. No i to odkryto. Wiecie co, trudno nazwać to odkryciem, tylko jakby zajrzano do środka, bo do kapsuły czasu, bo to żadne odkrycie, bo wszyscy wiedzieli, że to jest, tak? Za ścianą był zawał, było, odsłoniliśmy, jest. No i tak wyglądają w większości te prace, że my odkrywamy odkryte, tak, dawno, tylko teraz zasypane. Z jakich przyczyn? No z różnych przyczyn, bo można było to odstrzelić, może te górotwory były na tyle niestabilne, że te zawały były naturalne. Być może były to zawały celowe, czy ktoś to odstrzelił. Może se wojsko trenowało, może se dzieciak wziął i rzucił granata do środka i akurat taki górotwór jest, jak wejdziecie na Jawornik, to tam wystarczy większą petardę piznąć, to się samo wszystko zasypie tam. No więc nie trzeba do tego jakichś, tylko trzeba szukać racjonalnych rozwiązań. Ale No tak, jak się fakty nie zgadzają, to źle dla faktu. No niestety, no bardzo często jest tak, że ja wielu poszukiwaczy spotykam i oni próbują naciągnąć właśnie teorię do faktów, a nie fakty dopasować do teorii. No i to jest niestety to nieszczęście. Dlaczego mówię, że wsadziłem kij w mrowisko i rozrzuciłem wielu ludzi? Słuchajcie, ja absolutnie nie mam na celu tego, żeby w jakikolwiek sposób umniejszyć wartości
historycznej czy tajemniczości kompleksowi Rize. Wręcz przeciwnie. Uważam, że to, co jest w Rize teraz, jest arcyciekawe. I dużo... Witam Tarnów, cześć Pietia. I bardzo, bardzo dużo... Cześć. Bardzo dużo rzeczy dla mnie ciekawych w Rize jest na wierzchu. I to często koledzy mi podpowiadali, że zatrzymaj się, zacznij się rozglądać i tak dalej. I powiem wam, że zgadzam się z nimi całkowicie, bo ja bardzo dużo czasu poświęcam na to, żeby chodzić po górach, a nie po ziemi, bo pod ziemią nic nie ma. To, co jest, to można sobie wejść, kupić bilet, obejrzeć, bo bez biletu, jak ktoś chce, to pokażę parę miejsc, żebyście sobie mogli wejść i zobaczyć, tak? Wiecie co, ja wam powiem tak, jeśli chodzi o... Odpowiem koledze to pytanie. Jeśli chodzi o to oznaczenie na drzewach. Ja nie jestem w tym ekspertem, natomiast parę razy spotkałem się z ludźmi, którzy jakby mówią mi i wierzą w to, że te oznaczenia dalej robią jacyś strażnicy mityczni, że to coś oznacza, że to są jakieś symbole czegoś, nawet jest jakiś szyfr, który oni odczytali właśnie z tych znaków, że te znaki mają jakieś znaczenie. Nie wiem, kompletnie nie jestem w temacie, nie będę się nawet na ten temat wypowiadał. Dla mnie to jest jakaś tam fikcja zakręconych ludzi, tak, lub znaczyli do wycinki. Nie, to jak mówię, te oznaczenia coś są. I jest to jakaś grupa ludzi, która... Tak, Siemka, pozdrawiam. Tylko jest to jakaś grupa ludzi, która... No i może to jest ich pasją, może to jest ich zajęciem. Nie wiem, może ktoś im za to płaci. Nie mam zielonego pojęcia, po co to się robi. Nie odpowiem wam. Są programy na YouTubie na ten temat... Ja mówię, zobaczcie, bo obraziłbym kogoś, kto się tym zajmuje, bo nie mam o tym kompletnie zielonego pojęcia. Powtórzę to jeszcze raz, nie wiem, o co chodzi z tymi znakami na drzewach. Dla mnie jest to jakaś tam grupa, która się bawi w coś, dla mnie osobiście. Przepraszam, jeżeli was obrażę, tych, którzy tematem się zajmują. Dla mnie osobiście i jakby to nie jest w ogóle rzecz, która mnie interesuje. Być może powinna. Być może powinna. Może kiedyś zmienię zdanie, ale na razie mam zdanie takie, jakie mam i nie będę się z niego wycofywał. Co i cóż jeszcze? No jeszcze tam właśnie o tych zjawiskach. Jeden z kolegów napisał do mnie, że jakby będąc na Osówce doświadczył dziwnego zjawiska, czuł się dziwnie, tak przygnębiająco. No, ja zrozumiałem to, że jakby to chodziło o jakieś takie duchy, dusze i tak dalej. Słuchajcie, pominiemy jakby wszystkie komentarze na temat Darka Kwietnia, dlatego że ja mówię, ja się jego kanałem nie zajmuję i jakby tutaj prosiłbym z nikogo się nie śmiać. Darek wierzy w to, co robi, nie robi nikomu krzywdy. Kto chce wierzyć w Darka, ma do tego pełne prawo. Ja Darka nie znam, ale oczywiście tutaj mówię, ma prawo, zresztą sam mówi, że to, co mówi, to jest jego bajanie. Kto chce, niech wierzy, kto nie chce, niech nie wierzy. Więc jakby tutaj, ale bardzo proszę nikogo nie obrażać, tak? Darek ma prawo do swoich wypowiedzi, jak każdy z nas, i ja szanuję jakby wolność wypowiedzi, nikogo nie obraża w swoich wypowiedziach, więc ja też nie uważam, że... I chciałbym, żeby też na moim kanale było to tak samo, także dziękuję wam wszystkim za to, że jest to w sposób kulturalny. I teraz mamy sytuację, w której... Kaca. Macie kaca, dobrze. Tak. I teraz mamy sytuację, w której właśnie o tych takich dziwnych odczuciach. Ja wam powiem tak, ja tam jeżdżę bardzo często w Góry Sowie. Uwielbiam, zresztą wiecie o tym. Moja żona na przykład bardzo też się czuje... Moja żona też bardzo się czuje nieswojo właśnie na Osówce. Pozwolicie, łyk kawy. Bardzo, bardzo nieswojo. Jej się tam ten klimat nie podoba. Dla niej, choćby tam świeciło słońce, to tam jest zawsze szaro, ponuro i tak nieciekawie. Nie wiem, być może ja jestem pozbawiony jakichś takich
lęków po wojnie i po służbie wojskowej, więc trudno mi jest, trudno mi jest powiedzieć, tak? A co z czeskim kawałkiem Gursowich? No, a co ma być? No, jest w Czechach. No, co ma być z czeskim kawałkiem Gursowich? I dlaczego Lasy Państwowe blokują pracę? O, bardzo ciekawe pytanie. Dobra, to... Ale nikt nie mówi, Krzysztof, że Werwolfu nie było na Dolnym Śląsku. Natomiast ja już powiedziałem to, że nie wolno tego, z tego robić demagogii. Tak? Bo można znaleźć oczywiście dokumentację, że Werwolf, pamiętacie, to wszystko było dopisywane do Werwolfu. Tak? Czyli złapano dezerterów z Wehrmachtu, którzy chodzili i grabili, i gwałcili. I to też był Werwolf. Tak? Złapano SS-manów w 1946, którzy się ukrywali. To też był Werwolf. No jak zaczniecie czytać ubeckie dokumenty, no to zobaczycie, jak to było traktowane. To o to chodzi, żebyśmy też nie dali się zwariować, że każdy gościu, który latał Niemiec z karabinem i nie wiem, chciał wysadzić albo terroryzował ludność, to działał w Werwolfie. No nie, bo jeżeli się ukrywała grupa nazistów, fanatyków w lesie i oni mieli do dyspozycji małą niemiecką wioskę, w której mieszkało 15 rodzin niemieckich, a jedna polska, to ta polska rodzina nie miała szansy tam przeżyć. Ona musiała zginąć. Albo musiała spieprzać, bo takie były realia. Bo ci bandyci żyć nie dali. Kiedy się skończył Werwolf w Polsce? Wraz z wywozem z wysłaniem Niemców do Niemiec. Tak? Czyli 1947 rok. I Werwolf się kończy. Jeżeli ktoś mówi o Werwolfie, to chciałbym, żebyście wiedzieli, że na tereniach tak zwanych ziem odzyskanych działało ponad 80 organizacji niemieckich narodowych. 80. Nie Werwolf jako jedyny. Werwolf to była taka siła zbrojna, można by powiedzieć, ale to 80 organizacji działających na rzecz propagowania właśnie aktów sabotażu i wcale to nie był Werwolf. Werwolfowi się dopisuje wszystko, a tak naprawdę niewiele z tego wszystkiego Werwolf zrobił. Werwolf dużo mocniej działał w Niemczech w strefie okupacyjnej właśnie amerykańskiej, czyli zachodniej. Tam miał możliwości. Tam była ludność niemiecka. Tam Niemcy żyli, nikt ich nie wysiedlał. Tam rzeczywiście mogli działać. Byli u siebie, przebierali się w dzień, szli do fabryki, a w nocy byli Werwolfem. I tam rzeczywiście działali. W różnej formie. Potem i tak trafili do Bundeswehry, jak powstała, i byli oficerami wywiadu. Więc jakby to... I wtedy byli przydatni, już nie byli Werwolfem, tylko byli oficerami Bundeswehry. No więc tutaj naprawdę nikt nie mówi, że Werwolfu nie było, natomiast nie demonizujmy tego, bo naprawdę poczytajmy sobie dokumentację i wtedy z tej dokumentacji jasno zaczyna wynikać, ile takich działań miało rzeczywiście cokolwiek wspólnego, chociaż w takim szczeblu z Werwolfem, a ile to było po prostu akty sabotażu różnych grup bandyckich, zbrojnych, ukrywających się, czy wypadków spowodowanych niewiedzą. To jest szeroki temat, chyba nie dzisiaj, bo to bez, jeżeli wam nie przedstawię kilku dokumentów, żeby zacytować, no to tak będzie trudno, a tak jakby czytając dokument zawsze będzie lepiej. No, co jeszcze jakby poczytałem, a właśnie ten zapytanie kolegi, dlaczego zatem Lasy Państwowe i tak dalej blokują poszukiwania. Odpowiem wam w bardzo prosty sposób, bo gdyby puścili samopas poszukiwaczy w góry Sowie, to by kurwa rozkopali te nieszczęśliwe góry, naryliby tam dziur i tak ich nie brakuje, bo połowa detektorystów w górach Sowie nawet nie raczy dołka po sobie zakopać. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo nieraz byłem w górach Sowie i widziałem, jak to wygląda. Nie dość, że na dzikusa szukają, nie komentuję, bo takie jest prawo, aczkolwiek ja nie popieram działania w tej formie, to nawet nie potrafią kurwa po sobie dołków zakopać. A jak znajdą mnie wypał, to go jeszcze na wierzchu zostawią. No tak to wygląda, więc ja się nie dziwię nadleśnictwu. Dwa, że to by był debilizm, tak? Jakby tam każdy zaczął ryć koparką. Wyobraźcie sobie, jak wjeżdżamy do lasu koparką, czy u was w lasach państwowych można wjechać sobie koparką i kopać? No, Góry Sowie to też jest park krajobrazowy, tak? To tam są... Park krajobrazowy Gór Sowich, oczywiście on się nie opiera na Osówce, ale jest to teren, tak? Część to są strefy, tam chyba Natura 2000 mi się wydaje nawet w Górach Sowich. Ale zadam wam proste pytanie. No, a u was w lesie można wziąć sobie łopatę i iść kopać?
Słuchajcie, miernik pola elektromagnetycznego na Soboniu. Ale co to ma zmienić? Miernik. Bo długi trzeba spłacać. No tak, no to miernikami, miernikiem można spłacić długi, to prawda. Powiem wam tak, że ja też. Ja użyłem. Andrzej, no twój. Nie wiem. Miernik pola elektromagnetycznego, nie wiem, co by miał wykazać w górach Sowich. Ale jestem ciekawy, co on może pokazać, bo nie wiem. Co miernik pola elektromagnetycznego może pokazać? Elektrycznego, przepraszam. Elektrycznego, miernik pola elektrycznego. O nie, no to jest ciekawe. To przepraszam bardzo, bo nie doczytałem, bo nie mam tych patrzałek. Więc ten, nie, miernik pola elektrycznego, no to kiedy będzie ten film? Daj znać, kiedy będzie ten film, dobrze? Bo bardzo, bardzo chętnie to zobaczę. Słuchajcie, miernik pola elektrycznego niekoniecznie coś pokaże, tak? Jeszcze nie wiemy, co pokaże, zobaczymy, co będzie. Natomiast takie badanie tutaj. Przypominam koledze, że trzeba niestety zweryfikować innym, drugim urządzeniem. Przynajmniej. Dlatego, że badanie jednym urządzeniem przez jedną osobę jest mylące. Ja sam się tego doświadczyłem na własnej skórze, więc wiem, że jeżeli nie przyjedzie jedna, dwie czy trzy ekipy pracujące na innym sprzęcie, to ja jakby w tej chwili wiem, że wierzyć w to nie wolno. Ale. Słuchajcie, jeszcze mam bardzo arcy ciekawą. Pod zamkiem książąt zainstalowano aparaturę. Słuchajcie, no ja w tej chwili siedzę w budynku Państwowej Akademii Nauk, ponieważ tutaj otwieram swoją kuchnię centralną i punkt sprzedażowy. Ja jestem w budynku Państwowej Akademii Nauk, co prawda nie. Ten budynek nie jest, bo to jest Instytut Immunologii, a nie badań geofizycznych, ale no a gdzie miano go postawić, te mierniki? Bardzo dobrze wykończone schrony to są mierniki wstrząsów sejsmicznych, a więc one zostały zainstalowane po co? Otóż w czasie, kiedy one były instalowane, chodziło o to, żeby nadzorować wszystkie próby atomowe podziemne, tak? No przecież to rejestruje wszystkie wstrząsy, oczywiście pod przykrywką tego, że robiło się badania sejsmiczne, no ale badania sejsmiczne to nic innego. I na czacie robi się gówno burza. No i fajnie, nie? No co, nie? Niech tam grzmi. I takie badania Państwowa Akademia Nauk prowadzi bardzo dobrze. One też pomagają na przykład tąpnięcia w kopalni wykryć, czy inne rzeczy. No po to jest ta instalacja. Nie ma w tym nic fantastycznego. Są to normalne, znaczy bardzo zaawansowane prace prowadzone przez niezwykle wykształconych ludzi. Analiza tych danych pozwala w wielu wypadkach ocalić ludzkie życie, więc co tu więcej mówić, tak? No jeżeli ktoś chce coś więcej wiedzieć, no to najlepiej do Państwowej Akademii Nauk się udać i wydaje mi się, że tam na pewno przy odpowiednim umotywowaniu wyjaśnią wszystko, a może jakieś zrobią prezentację, a może. Jest też dużo filmów na ten temat, co robi Państwowa Akademia Nauk w podziemiach Książa, więc. A gdzie mieli postawić? Mieli gotowe podziemia wybetonowane, to sobie postawili, no. Wiecie co, jeśli chodzi o poszukiwania w górach Sowich. Wiecie co, ja nie wiem, czy podczas odstrzałów, bo nie zrozumiałem pytania w kopalni, natomiast no, to są badania sejsmiczne, więc badają wstrząsy. Pewnie ta aparatura takie odstrzały też
rejestrowała, tak mi się wydaje. Nie będę się wypowiadał, nie interesowałem się aż tak tym zagadnieniem. Jest to, nie ma w tym w każdym razie nic tajemniczego, oprócz tego, że jest to bardzo wyrafinowany sprzęt i służy bardzo konkretnym celom. Nie ma w tym żadnej tajemnicy. To taka sama dorabianie jakiejkolwiek ideologii, jak to, że na Rize jest coś więcej niż to, co jest. O czym ja głośno mówię już od długiego czasu. Ale mam dla was bardzo ciekawą informację, bo po tym właśnie sytuacja spotkała mnie wczoraj. Dzwoni telefon, trochę byłem już poirytowany, bo akurat wczoraj tych telefonów miałem za dużo, ale wiadomo, praca, więc odbieram. Przedstawia mi się kolega, nie zapamiętałem jego imienia, bardzo przepraszam, i mówi, zadaje mi takie pytanie, czy ty byś chciał coś odkryć w Górach Sowich, czy chcesz tylko o nich tak pogadać? Nie wiedziałem, co mam odpowiedzieć w pierwszej chwili i mówię, powtórz, bo nie zrozumiałem pytania. No, czy chciałbyś coś odkryć w Górach Sowich, tak? Czy tylko tak opowiadasz, żeby opowiadać? Dla sławy chyba, nie wiem dlaczego to robię. No może tak, niedługo będę w poszukiwaczach historii, to w jakimś odcinku to pewnie sławę zdobędę. Nie? Tak, będę. No ale nieważne. I mówię, że bardzo chętnie chciałbym się... No widzę, że robi się atmosfera wyśmiewania. Nie rezygnujcie, jeżeli ktoś tam lubi się powyśmiewać, to dobrze, to tam nie ma znaczenia. No i dzwoni ten kolega do mnie i przepraszam, bo nie pamiętam imienia, i mówi, no tak, no ja mówię, że tak, no i mówi mi tak, no bo on zna pana, który ma 80 lat i ten pan po wojnie wysadzał, no ruchy płyt... Tak, ale ja nie neguję tego, że potrafią rozbudować. Mówię, ja tu chodziło mi o ruchy tektoniczne i sejsmiczne, no więc z całą pewnością potrafią odróżnić wybuch jądrowy od ruchu płyty tektonicznej, no więc to, bo to są specjaliści, o tym wspomniałem, więc cieszę się, że kolega wyjaśnił. Bardzo, bardzo fajny komentarz. I teraz dostałem taką propozycję, żeby się z tym starszym panem spotkać. Żeby się z tym panem spotkać, bo ten pan w latach 60. wysadził kilkadziesiąt wejść do obiektów, które według mojego tego rozmówcy są kompletnie wykończone. To są ponoć jakieś hale długości od 100 wzdłuż albo więcej metrów, wysokości kilkunastu. Ale my o Rize wiemy wszystko. Zaraz to odpowiem na twoje pytanie. I że ten, no i czekam na telefon, czy się kolega do mnie odezwie. Bardzo chętnie poznam tego pana, który ponoć tam prowadził wtedy działalność gospodarczą prywatną, ale więcej wam faktów nie będę ujawniał do momentu, kiedy się nie rozstrzygnie, czy z tym panem będę rozmawiał, czy nie będę. Nie znam nazwiska tego pana, nie wiem nawet, więc nic nie powiem, że to jakiś tajemniczy świadek. Może się zgodzi na to, żeby opowiedzieć to przed kamerą. Może będę musiał, nie wiem, nagrywać sam siebie. Nie, może się nie zgodzi. Ale jak będę coś ciekawego wiedział, to ten... Ja się konsultowałem w tej sprawie właśnie z tymi wysadzeniami niektórych obiektów z Grzegorzem Sanikiem. Bo ja też słyszałem pewne opowieści na temat częściowego wysadzania niektórych obiektów i on też taką opowieść słyszał, natomiast nie jest w stanie, i ja też nie jestem w stanie w żaden sposób potwierdzić faktycznie, czy tak było, czy nie. Ja tą opowieść też kiedyś słyszałem o różnych obiektach, natomiast nie ma jakby inaczej. Ja nie spotkałem i Grzegorz też mi potwierdził, że on też nie jest w stanie potwierdzić tego żadnym dokumentem, zapiskiem, wycinkiem z gazety, czymkolwiek, żeby można było się oprzeć na jakimkolwiek dokumencie takim, nawet słabej jakości, chociażby gazetą, tak, że górnicy coś wysadzili, czy wojskowi coś wysadzili, to... Wiecie co, nie będę się wypowiadał na temat tego, czy to jest, ma znaczenie dla panu, że tak blisko kopalni, czy nie, dlatego że to mówię, to jest bardzo specjalistyczny sprzęt, na którym ja się kompletnie nie znam. To trzeba by się zapytać tych specjalistów, z całą pewnością oni potrafią sobie to poradzić, te mierniki mierzą wstrząsy, przeliczają i tak dalej, więc na pewno tam specjaliści z Państwowej Akademii Nauk sobie z tym radzą i rozpoznają, może nie piernięcie mamuta, ale wybuch jądrowy,
5 tysięcy kilometrów, czy 20 tysięcy kilometrów dalej, wstrząs górniczy, czy też ruchy płyt tektonicznych powodujące tsunami, to no, z całą pewnością są w stanie rozróżnić, tak mi się wydaje, że tak jest. No ale wracamy do kolegi. No i mam nadzieję, że się z tym kolegą spotkam i do tego pana się udam na rozmowę. Mam nadzieję. Tacy specjaliści, to dlaczego pod nadzorem nie można wejść? No wystarczy się zapytać przewodnika, ponieważ nawet, bo to są specjalistyczne urządzenia. No, no a dlaczego nie można wejść do jednostki wojskowej nawet z szeregowym żołnierzem? No a, albo wejść sobie na komendę policji do magazynu zbrojeń. No dlaczego nie można? No dlatego, że to jest sprzęt specjalistyczny Państwowej Akademii Nauk, a nie wykrywacz Jacka stojący przy płocie i mówi, to se weź i se pochodź z tym wykrywaczem. No słuchajcie, no to są takie pytania, na które no ja w ten sposób odpowiadam, tak? No przecież to jest też... Nie można, już to jest źle powiedziane. Słuchajcie, to są rzeczy, no tak jakbyśmy chcieli wejść do kopalni sobie o tak obok, chcemy sobie kopalnię zobaczyć. Zwyczajnie to są względy bezpieczeństwa, przepisy, prawo, ustawy. No jakie jest, takie jest, nie będziemy o tym... No tak, no, oczywiście, że są takie aparatury, no ale to chyba, po to jest sprzęt, żeby był wszędzie, tak? No ale jak Państwowa Akademia Nauk to montowała, to w niewielu kopalniach takie rzeczy były, prawda? Bo to było dawno temu. No i wróćmy teraz do naszych ukochanych Gursowik, żeby na zakończenie już tej przydługiej pogadanki, bo prawie godzina, więc zamęczyłem was mocno, a już dostałem tych informacji. Oczywiście parę osób nie zgadzało się z tym, co powiedziałem. Bardzo się cieszę, że się nie zgadzacie, bo to fajnie, bo to jest taka demagogia. Natomiast ja ciągle chciałbym, żebyśmy, jak robię filmy, to ja też staram się, być może trochę spłycam, tak? Ale tu jakby cały Rosjanie oczywiście rozkradali Dolny Śląsk, to nie podlega dyskusji, wywozili całe fabryki, oczywiście, traktowali takie odszkodowanie po tym, co zrobili Niemcy, też oczywiście, ale nie zapominaj, że bardzo wiele rzeczy też zostało, nie wszystko wywieźli, jak nasza ta struktura państwowa zaczęła się umacniać, to Rosjanie przestali to wykradać, bo wiedzieli, że też potrzebujemy, bo jak chcieli mieć uran z kowar, to musieli przestać kraść, jak chcieli mieć węgiel, to musieli przestać nam zabierać maszyny i tak dalej, i tak dalej. I myśmy też mnóstwo tego sprzętu niemieckiego wzięli i z niego korzystali, więc oczywiście Rosjanie bardzo dużo ukradli, bardzo dużo wywieźli. Prawo wojny? Niemcy też nas okradali, jak nas zaatakowali w 1939 roku. Jakoś nie widzę, żeby ktoś tam się z tego tytułu dziwił, jak Rosjanie wywożą z ziem, które nie były, były odzyskane, to jakby robimy wielkie zdziwienie. No kradli jedni i drudzy, przyszli do nas, opierdolili nas, z czego tylko było można. Tak? No, a to jeszcze nie było nasze, tylko to było jeszcze niemieckie, bo jeszcze tam tego nie przyznano. No więc tym bardziej kradli, ile wlazło. Tak? A kto się postawił im? No nikt nie był w stanie się im postawić, więc robili, co chcieli. No, Rosjanie i Niemcy to są zbrodniarze najwięksi na świecie i dla mnie takimi, co byli, takimi zostaną. Wracając do Lizy, słusznie Artur. Wracając do Lizy. Otóż słuchajcie, jeszcze będę i tutaj też mam dla was bardzo ciekawą informację. Otóż nie tylko myślę, ale wiem, że są oryginalne dokumenty, jeśli chodzi o Lizę. Tylko że tych dokumentów jakby wielu poszukiwaczy udaje, że nie widzi. Udaje, że nie widzi, bo te dokumenty to są dokumenty, które pokazują, że po prostu na Lizę panował chaos, bałagan, niekompetencja, nie wiadomo było, po co to budują tak naprawdę i dlaczego, bo przecież przeznaczenie Lizy zmieniało się kilkakrotnie. No,
Prosty przykład, bo dla wielu wyznawców ideologii Rize, który mówi, że zaczęli budować to wcześniej, którzy mówią, że zaczęli budować to wcześniej niż w 1943 roku. To w 1943 roku to plany powstawały. Przywożono pierwszych pod koniec 1943 roku przywożono pierwszych jeńców i pracowników przymusowych. Pierwsze prace tam się mogły rozpoczynać troszeczkę wcześniej, na etapie geodezyjnym, ale przypominam wam, że to miały być wtedy kwatery dla dowództwa rodzajów wojsk. Tak? No i rzeczywiście, jeżeli patrzymy na to z perspektywy, powiedzmy uczciwie, połowy 1943 roku, to jeszcze Niemcy stoją pod Kurskiem, armia niemiecka jest naprawdę bardzo silna. W Afryce im nie idzie ok, ale to jest jeszcze dalej potężna armia. Potężnie i walcząca, i dysponująca olbrzymim zapleczem, który pozwala toczyć wojnę. I Łuk Kurski, bitwa pod Łukiem Kurskim zmienia to, bo już niestety straty Niemców są zbyt duże i teraz front zaczyna się przesuwać. I w połowie roku 1944, no powiedzmy w sierpniu, czyli troszeczkę dalej niż w połowie, Rosjanie stoją na linii Wisły. I co? Myślicie, że teraz kwaterę dla Hitlera w Książu, kurwa, zostawiliby 300 km w linii prostej od linii frontu? Jaki to by miało sens? Kwatery dla sztabu, naczelnych wojsk, powiedzmy 300 czy 400 km w linii prostej, samolotem startują spod Warszawy i trzepią tych Hitlerów tam, jakby Niemcy się dowiedzieli, że Hitler jest w Książu, to by z Wałbrzycha kamień na kamieniu nie został. Jaki to by miało sens budowanie? No więc trzeba zmienić to i to się zmienia. I na przykład tak jak w Ludwikowicach Kłodzkich jest fabryka i montują tam te materiały wybuchowe, zapalniki, pancerfausty i Bóg wie co tam jeszcze montowano. Pociski, elaboracje i tak dalej. To jest prosty cel, cześć. Prosty... Tak, i trzeba rozmawiać. Tak jest. Tak jest. Dyskusja polega na tym, że są różne zdania, trzeba rozmawiać. Słusznie, zgadzam się. Wiesz co, nie wiem, nie widziałem tego, natomiast no, trzeba powiedzieć, że bardzo wiele armii, bardzo wiele wojsk brało przykład z niemieckich budowli, czerpało z niemieckiej myśli technicznej, bo była ona doskonała, no więc być może wykorzystano właśnie projekt, zresztą ja to mówiłem, że dla mnie osówka przypomina silos do odpalania rakiet balistycznych, no a w wypadku Niemców rakiet V2, które mogły być wystrzeliwane na przykład z podziemi, tak? No Rosjanie mają podobną konstrukcję silosów do wystrzeliwania rakiet z głowicami jądrowymi. No więc to podobna konstrukcja, no bo technika wymaga takiej, a nie innej konstrukcji, więc... cześć Piotr, absolutnie nie ma we mnie wiary, że wiem wszystko, tylko prezentuję swoje zdanie. Prezentuję swoje zdanie i to, że mówię, że tam nic nie ma w Rize więcej, to jest moje zdanie. A jeżeli ktoś twierdzi, że jest, no to niech to pokaże. Bo ja idę i pokazuję, co jest. Jest to, jest to, jest taka dziura, są takie budynki, są inne budynki. Oczywiście mogę nie wiedzieć, ilu więźniów gdzie pracowało, a że takie komando było przeniesione tu albo tam, albo to komando nazywało się tak albo inaczej, albo nie potrafię wymówić niemieckiej nazwy, bo ja sobie na języku niemieckim łamię zęby i plączę język, więc... Oczywiście, natomiast jeżeli jest coś więcej, macie jakiś tunel, bo wiecie, że on jest, bo nie jesteście uśpieni, tylko świadomi, no to koledzy, drodzy, no nie bądźcie samolubni. Być może tak jest. Nie wiemy, bo Rize projektowało duże biuro, ale obiekty były jakby projektowane i potem realizowane przez osobne komórki, więc tu też jest taki problem. Więc jeżeli koledzy wiecie, że w Podrize jest jeszcze 50 kondygnacji, to nie bądźcie tacy, skoro jesteście tacy świadomi, tylko nas pokażcie, zaprowadźcie, do czego robicie z tego tajemnicę. Ja zawsze to mówię, tak? Nie mówię, że wszystko wiem, absolutnie nie. Są ludzie, którzy mają dużo bardziej szczegółową wiedzę ode mnie, ja czerpię z ich wiedzy, tylko powiem wam tak, dla mnie, czy jakaś rurka idzie 3 metry dalej i wyszłaby w tej wiosce, czy idzie 5 metrów dalej i wyszłaby, nie ma najmniejszego znaczenia dla Rize. Wiecie czemu? Bo nie wychodzi ta rurka.
Bo ta rurka nie wychodzi. Bo gdyby wyszła, było jakieś połączenie, to bym powiedział, o, to ma jakieś znaczenie. Natomiast dorabianie ideologii do rurki w ziemi, bo ona się kieruje w stronę jakiejś tam wioski i według tego albo tunel kończy się na kierunku jakiejś wioski i to miało być przekopane, no to wiecie, to są czysto hipotetyczne rozważania. Tunel jest do tego miejsca, do którego jest, rurka dochodzi do tego miejsca, do którego dochodzi, odwodnienie idzie tam, gdzie idzie i koniec. Mamy Rizę na czacie, on będzie wiedział, być może się ze mną zgodzi, być może się ze mną nie zgodzi, być może na pewno, mówię, nie będę wchodził w szczegóły, bo zaraz się zacznie, a bo tutaj obieg ma 1652 metry, a ty powiedziałeś 1600, a bo ty powiedziałeś, że ta rurka ma średnicę 320, a nie, ma 300. Słuchajcie, okej, jeżeli takie błędy popełniłem, to ja się z nimi całkowicie zgadzam, albo nie wiedziałem, że ta rurka ma tyle. Natomiast co to ma dalej wspólnego dla kompleksu? Nic. Nic. Bo jak zadam pytanie, do czego ta rurka była użyta, to wszyscy rozkładają ręce. No chyba to była kanalizacja, a może to było ogrzewanie. No to jak, kurwa? Z jednej strony wszyscy wszystko wiedzą, a potem jak przychodzimy do konkretów, to jest rozkładanie rąk i może to, może tamto, a może jakby tam była elektrownia atomowa, to tutaj byłby zbiornik na wodę. No może. No ale fakty... Tak, gdzie dwóch Polaków dam trzy opinie, zgadzam się z tym, ale fajnie, że tak jest, tylko że ja mówię o faktach. Ja ciągle będę powtarzał, że mnie nie interesują opowieści spod budki z piwem, tylko jeżeli mamy coś konkretnego, to weźcie Jacka za rękę, chodź chłopie, pieprzyłeś głupoty, zobacz, jest osówka, są trzy poziomy, no zobacz, no są, robimy o tym film, nie, zgłaszamy do nagrody, Nobla na przykład za odkrycie cudu, nie wiem, do Jadwasze, bo tam może być wysadzonych 1000 pracowników wyznania mojżeszowego. Nie wiem, no to zróbcie to, ale po co takie opowieści, opowiadanie, robienie tajemnicy z czegoś, gdzie tajemnicy tak naprawdę nie ma. No, są tylko fakty i jedni z tych faktów wiedzą więcej, inni trochę mniej. Dla kompleksu Rize dalej to nic nie wnosi. No, bzdury opowiadam strażnicy istnieją. No to co ci mam powiedzieć? No, musisz być niezwykłym człowiekiem, poszukiwaczem, musiałeś gdzieś wejść w jakiś bardzo ciekawy temat, że doświadczyłeś obecności strażników. No, ja odkąd chodzę po górach Sowich, a jest to od 83 roku, nie spotkałem żadnego strażnika. I chętnie mogę iść z tobą w góry Sowie i mogę się tutaj na ekranie założyć, że byłem przynajmniej w tych samych miejscach co ty, znacznie wcześniej i jak znam siebie, to byłem jeszcze w tych miejscach, w których ty jeszcze nigdy nie byłeś. I jakoś nie doświadczyłem żadnych strażników, ale może. Strażnicy, jeżeli jesteście, pozdrawiam was serdecznie. Widzicie mój ryj, także zapraszam serdecznie, abyście tam kiedyś byli w górach Sowi, to pokażcie się. Pogadamy sobie o pilnowaniu. Nie wierzę w żadnych strażników, śpiochów, uśpionych, służby specjalne odnośnie Rize. Tam po prostu nic więcej oprócz tego, co jest, nie ma, ale to, co jest, jest niezwykle interesujące. To będę wam ciągle powtarzał, będę jak mantrę o tym mówił, że to jest fantastyczne, straż leśna. Nie, jeżeli o takiej straży mówimy, no to oczywiście, że tak. No to... Nie, skoro ich nie spotkałeś, to nie znaczy, że ich nie ma. No tak, no to skoro nie odnaleźliśmy przez 70 lat podziemi na Rizę, to nie znaczy, że ich nie ma. No tak, no to zgadzam się. Jeżeli tym torem będziemy szli, to ja się całkowicie z tobą zgadzam. Czyli skoro nie wydobyto ze stawu tygrysa, to wcale nie znaczy, że w tym stawie tego tygrysa nie ma, tak? No, możesz tak myśleć, ja szanuję twoje zdanie, ja mówię swoje zdanie, nie neguję twojego. Nie neguję, powietrza też nie widać, tak? A jest. Wiecie co? Dobra, skończmy z tymi strażnikami. Ja powiem tylko, że nie wierzę w żadnych strażników. Pozdrawiam serdecznie strażnicy, uśpieni, śpiochy, nie wiem, świadomi, wszyscy inni. Jak macie jakąś ciekawą informację, to ja chętnie pod tą ziemię wejdę, ja zobaczę, tak? Tak, że ziemia jest płaska. Otóż to. Jak ktoś wierzy w strażników, doświadczył spotkania z nimi, życie.
Życie. Słuchajcie, dość chyba tego gadania. Aha, ja jeszcze jedno, na sam koniec, przepraszam, bo sobie przypomniałem. Zmiana tematu, już skończmy z komentarzami. Dostałem bardzo ciekawą informację. To oczywiście góry sowie, można, no już granica gór sowich. O czym? Otóż o zawalonej sztolni, o zawalonej sztolni, w której na początku marca albo na początku kwietnia 1945 roku ponoć zostały złożone jakieś skrzynie. Tak. I powiem wam szczerze tak, że pojechałem tam w ten teren, obejrzałem to miejsce i wystąpię do nadleśnictwa, no bo taka jest kolejność, z prośbą o to, żebym mógł to, jak będę, jeżeli nadleśnictwo wyrazi mi zgodę na przeprowadzenie tam poszukiwań inwazyjnych, to się tym zajmę, bo temat mi się wydał na tyle ciekawy i jakby to, co zobaczyliśmy i na lidarze, i na kilku innych urządzeniach, jest na tyle ciekawy, że jestem gotowy zaryzykować i przeprowadzić tę pracę poszukiwawczą. Mówię, to nie ma nic wspólnego z kompleksem Rize. Tutaj od razu mówię, jest to też jakieś wyrobisko górnicze, czy wyrobisko chyba górnicze, tak? Maciuś, cześć Maciek, pozdrawiam cię. Zaraz do mnie zadzwonisz po kanale. Ale nie ma to nic wspólnego. Tam nic nie ma, szkoda szukać. Wiesz co, tak może być, że tam nic nie ma kompletnie, że anomalia, która jest skazana, to jest jakaś tam żyła wodna, cokolwiek. Natomiast mówię, to nie są góry sowie, to jest obok zaraz. Natomiast trzeba, któryś z kolegów wcześniej powiedział, że trzeba gonić króliczka. Mi ta historia się podoba. Ma ręce i nogi, jakąś dozę wiarygodności dosyć sporą. Teren nie jest szczególnie trudny, wręcz przeciwnie, bardzo łatwy. Wszystkie armie przewoziły towarzyszy. Tak, no tak, dlatego ja mówię, nie wiem, może tam schowali, nie wiem, no, nie wiem. Ja nawet nie wiem, czy to jest prawda, że coś tam było, tak? Czy taki fakt istniał. Po prostu jest taka opowieść i to miejsce, które wskazane, chcę sprawdzić i jeżeli nadleśnictwo mi wyda zgodę, mam nadzieję, że konserwator też, to jeszcze w tym roku się tym zajmę. Zresztą to nie będą jedyne poszukiwania. No i co? No i na koniec chciałem wam powiedzieć, że zostałem zaproszony do udziału w takim programie Poszukiwacze Historii. Tam Olaf Popkiewicz prowadził to jeszcze rok temu chyba, czy w zeszłym roku chyba na pewno. Tak mi się wydaje, może już w zeszłym roku, nie, w zeszłym roku już chyba nie prowadził tego, 2 lata temu. W każdym razie Olaf Popkiewicz tam był, a nie ma Olafa Popkiewicza tam teraz w tym programie. Nie wiem czemu, no ale to jakby to już nie mój problem, to ani zmartwienie. No i tam zostałem zaproszony przez producenta do udziału w jakimś tam jednym, dwóch, czy tam trzech, czy pięciu odcinkach. Zobaczymy, jak szybko się mój ryj tam znudzi. I Olaf jest, tak, Olaf jest okej. Okay. Ja Olafa nie znam, ale oglądam jego programy. Nie zgadzam się często z jego oceną, szczególnie jeśli chodzi o wrześniowe opowieści, ale wiedza Olafa w tym temacie jest przeogromna i nie widziałem tego filmu o Rize Olafa. Wiedza o wrześniu Olafa jest przeogromna i dlatego ja też lubię patrzeć na to, no ale mówię, w każdym razie zostałem zaproszony właśnie do tego kanału, gdzie Olaf go prowadził i też tam będę i będą tam poszukiwania na Dolnym Śląsku, to już wiem na pewno, nawet chyba 2 razy mi się uda z grupami poszukiwawczymi. Oczywiście jakby ktoś jest z was jakiejś grupy,
Tak, to ocean by zasypał, tak jest. Jak jest ktoś, kto jest jakieś grupy poszukiwawcze, ja chciałby tam do tych poszukiwaczy historii zaprosić tą telewizję Polsat, no to piszcie do mnie, to ja dam namiar wam do producenta i sobie ten, i sobie pogadacie. Jakby coś, nie, bo ja nie chcę uczestniczyć w żadnym tam załatwianiu tego, tylko jak macie coś, to ja wam dam namiar i se tam dzwońcie. Słuchajcie, zatem godzina i 15 minut pogadanki minęła. Jest 20, żeby was nie zamęczać. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję wszystkim tym, którzy pomimo tego, że się ze mną nie zgadzają w sposób bardzo kulturalny, co muszę przyznać, i merytoryczny często, ale choć nie zawsze, wypowiedzieli swoją negatywną opinię na temat tego, co mówię. Nie ma dla mnie znaczenia, że się ze mną nie zgadzacie. Znaczy, znaczenie ma bardzo wielkie, ale nie ma dla mnie znaczenia, tylko ma dla mnie najbardziej znaczenie to, że robicie to w sposób kulturalny. I to mnie niezwykle cieszy, bo każdy jakby jakiś chamski, prymitywny komentarz ja usuwam, więc jeżeli ktoś poczuje się obrażony tym, że zniknął, no to od razu, jak wiecie, ja pozbywam się, bo o mnie możecie pisać wszystko pod warunkiem, że nie będziecie obrażać nikogo na kanale, ani mnie, bo ja też nikogo na kanale, ani osobiście, ani publicznie nie obrażam i tego oczekuję od wszystkich, którzy to robią. Zatem ostatni łyk zimnej kawy. Co będzie? Będę jechał chyba w niedzielę do Głuszycy, znaczy nie w tym tygodniu, tylko w następnym, bo w tym tygodniu jadę do Poznania. I w Poznaniu będziemy, być może się nam uda nagrać fajny materiał, co prawda niezwiązany z II wojną światową, ale ciekawy. A potem będę jechał do Głuszycy i też w górach Sowich, ale nie o Rizę, a o człowieku wielkiej pasji, o powstającym Muzeum Techniki Wojskowej, o Willisach, o Jeepach, o kołach od SDKFZ-u, o BMC, o małym Fiacie i o takich właśnie różnych rzeczach, które już niebawem w bardzo dużej ilości w świetnym miejscu w Głuszycy zagoszczą. Dlatego zapraszam was serdecznie. Ten film naprawdę ja byłem zachwycony, bo zrobiliśmy dużą część materiałów. Niestety okazało się, że po obejrzeniu tych materiałów ten film mi się po prostu nie spodobał, bo te rzeczy są tak arcyciekawe, a ja nie potrafiłem ich we właściwy sposób pokazać. I dlatego nie puściłem tego filmu i muszę go zrobić jeszcze raz, bo to jest coś niezwykłego, niezwykły człowiek, niezwykła pasja. Ale też eksponaty, które ma, są dla mnie niesamowite, więc ja nie mogę sobie odmówić, żeby wam tego nie pokazać. I oczywiście to muzeum powstanie w tym roku, więc będę bardzo chciał być na otwarciu, a być może będzie tak, że na otwarciu tego muzeum będzie jeszcze coś więcej, bo może się nam uda nawet robić tam właśnie między innymi też prace poszukiwawcze, ale o tym to już muszę najpierw z właścicielem. Zatem dziękuję wam bardzo serdecznie, miłego dnia. Cieszę się, że mogłem wyjaśnić swoje zdanie. Cieszę się jeszcze raz, że się ze mną nie zgadzacie. Cieszę się, że ze mną zgadzacie. Uwielbiam, kiedy rozmawiamy, kiedy żartujemy, kpimy, ale robimy to w sposób kulturalny, zwyczajnie w świecie. Zatem miłego wieczoru i Dariusz Kwiecień ma wiedzę o Rizę. To ostatni komentarz. Ja już wcześniej prosiłem, żeby jakby tutaj... Ale odpowiem ci na to pytanie na sam koniec. Słuchajcie, Dariusz Kwieczeń to jest regionalista, który ma bardzo dużą wiedzę o górach Sowich. Czy o Rizę jakby powiązanym? Na pewno tak. Tylko, że Dariusz Kwieczeń miesza w doskonały sposób fakty, prawdę historyczną z tym, co sobie tam, jak on sam to mówi, wydumał. Więc... Nie można Darkowi odmówić tego, że Darek Kwiecień nie posiada wiedzy o górach Sowi czy o Rizie. Posiada. Natomiast w jaki sposób ją prezentuje, to już jest inna sprawa i to jest jego prywatna sprawa. Dlatego ja mówię, dajmy spokój Darkowi, bo to nie jest kanał, który ma na celu ani kogokolwiek zachęcać czy zniechęcać. Tak sobie widzi historię, tak ją przedstawia i skoro o nim piszecie, to znaczy, że wiecie,
że istnieje, a to znaczy, że go oglądacie. No i o to chodzi, tak, nieważne jak o mnie mówią, byle by mówili, być może o to chodzi. Zatem trzymajcie się, pozdrowienia dla wszystkich, miłego dnia. Kiedy wracamy do schronu na Żernikach Wrocławskich? Właśnie, wrócimy do schronu na Żernikach Wrocławskich, tylko musisz do mnie napisać, Sepciu, na priv, bo mam bardzo arcyciekawy temat związany ze schronem, troszeczkę kawałek dalej, ale jest temat do zrobienia, więc jakbyś jutro do mnie napisał czy zadzwonił, to by było super, dobrze? Także tutaj też mam arcyciekawy temat. Dziękuję wam jeszcze raz, trzymajcie się, nie przedłużam. Do środy, za tydzień, do premiery.